stołężyn, zwłoki matki i syna znalezione w domu. Nagły zgon stołężyn, ciała matki i syna znalezione w domu. Członek rodziny znalazł zwłoki 75-letniej kobiety i jej 49-letniego syna w domu w miejscowości Stołężyn w Wielkopolsce. Policja informuje, że zgon miał charakter nagły. Służby nie wykluczają zabójstwa. Na miejscu trwają prace pod nadzorem prokuratora. Dzisiaj około godziny 11:10 zostaliśmy poinformowani o odnalezieniu ciał na jednej z posesji w Stołężynie gmina Wapno. Są to matka i syn w wieku 75 i 49 lat, poinformował w środę oficer prasowy KPP w Wągrowcu młodszy. Aspirant. Dominik Zieliński. Dodał, że osoby te zostały odnalezione przez jednego z członków rodziny. Zgon miał charakter nagły i na ten moment na miejscu są prowadzone czynności policjantów pod nadzorem prokuratora, gdyż nie można tutaj wykluczyć działania osoby trzeciej, przekazał. Obecnie nie są znane szczegóły i dokładne okoliczności i przyczyna śmierci. Aby to wyjaśnić, wszczęto prokuratorskie śledztwo, zaznaczył Zieliński.